Legendy o skarbach, jakie skrywały w sobie krypty Sigmara, rozchodziły się z prędkością błyskawicy po wszystkich 8 krainach. Słudzy chaosu, zielonoskórzy i legiony Nagasha również zainteresowały się zawartością tych antycznych miejsc. Ale to różnorodne rasy i cywilizacje należące do sojuszu Sigmara wiodły prym w poszukiwaniu tych miejsc. W tawernach, świątyniach i miejscach spotkań cywilizacji porządku opowiadano sobie historie o zakopanych głęboko pod kurzem przeszłości miejscach. I w tych tawernach historie te powtarzano i rozpowszechniano raz po raz do momentu, w którym stały się one stałymi legendami we wszystkich krainach. Pierwszą taką legendą była legenda Zakonu Prochów. Mówiono w tej historii o tym, że zakopana na mile w głąb przepastnych katakumb rozpościerających się pod Hammerhall znajduje się jedna z największych krypt Sigmara w historii. Klasztor Prochów miał być przepastnym miejscem, podziemną świątynią metropolią skonstruowaną na szczycie magmowych kanałów i jezior bulgoczącej siarki. Wewnątrz sal klasztoru pochowane miały być akuszańskie artefakty o niewyobrażalnej mocy, każdy z nich napędzany magią Krainy Ognia. Od czasu nekrowstrząsu przejścia w niższych partiach kanałów pod Hammerhall odkryły się na nowo, otwierając tunele do tego zapomnianego przez świat podmiasta. Chociaż Legion Hammers of Sigmar robił wszystko, co w swojej mocy, aby to święte miejsce nie padło ofiarą wścibskich poszukiwaczy przygód oraz innych grabieżców, to nie zawsze im się to udawało i czasem na ulicach Hammerhall pojawiał się ktoś, kto twierdził, że widział przebogate wnętrza klasztoru na własne oczy. Opowiadali oni o wulkanicznych erupcjach, które zalewały i otwierały nowe tunele do tego świętego miejsca. O setkach spopielonych szczątek śmiałków, którym wyprawa się nie udała, oraz o płonącym człowieku, ogromnym strażniku krypty, z którym z bezpośredniego spotkania nie wyszedł żywy nikt. Druga, taka popularna w krainach legenda, to legenda pełzających dziur w Garenti. Mówi się w tej legendzie o tym, że kiedyś na szczycie wielkiej góry Garenti w gór, krainie bestii, znajdowała się krypta Thunderstone Reach. Katastrofalny w skutkach nekrowstrząs roztrzaskał kryptę, a jej fragmenty spadły prosto w ogromną otchłań, jaka się pod nimi otworzyła. Nie roztrzaskały się jednak, upadając na samo dno. W głębokich cieniach złamanej góry znajdowała się kolonia pajęczych bestii Arachnok i ogromne pajęczyny, jakie te nieludzkie bestie plątały na dnie góry. Te pajęczyny posłużyły za poduszki ratunkowe dla fragmentów roztrzaskanej krypty. Konstrukcja opadła na ogromne pajęczyny i zaplątała się w nich, nie mając nigdy szans na uderzenie na dół góry. I chociaż Sigmar szybko posłał Legion Astral Templars, by odzyskały artefakty z roztrzaskanej krypty, to jego żołnierze na miejscu zostali zdziesiątkowani przez zielonoskórych kierowanych brutalną siłą Gordraka, największego z ich megabossów. Gdy oruki dostały się w końcu do środka krypty, odkryły, że w swym sercu skrywała one czaszkę Hammergolda, zodiakalnej bestii zabitej przez Sigmara w trakcie Erymitów. Gordrak, zabrawszy relikt, zamontował go na gigantycznym taranie i tak oto megaboss orłuków stał się posiadaczem broni, która była w stanie kruszyć góry. Trzecia z najpopularniejszych legend o kryptach to opowieść o Calumnexis, kulistym mieście. Calumnexis przez eony wisiało wysoko nad Morzem Berylim w Hamonie, krainie metalu. Zbudowane na planie okrągłych, rotujących talerzy przypominało z daleka fragmenty ogromnego zegara wiszącego wysoko w niebiosach. Przez całe wieki nikt nie był na tyle szalony, by zbliżać się chociaż na mile do tego miejsca, gdyż wiele zał Karadonów wiedziało o ogromnej chmurze jadowitej mgły otaczającej te zapomniane przez bogów miejsce. Statki Duardinów latające po tych niebiosach wolały nadrabiać tygodnie podniebnej żeglugi,
byle latać jak najdalej od Kalumnexis. Dopiero gdy nekrowstrząs uszkodził machiny broniące tej ogromnej krypty, a trująca mgła rozeszła się, odkrywając w pełni antyczne miejsce, zarówno Duardini, jak i inne rasy zwróciły uwagę na unoszące się w powietrzu dzieło Sigmara. Skaveni z klanu Skyr w swoich podniebnych cudach technologii ruszyły hordami w kierunku antycznej krypty. Tam, pomiędzy ogromnymi szczytami wież kulistego miasta, odkryły właściwe miejsca. Święte miejsca pilnowane uważnie przez automatrony, zaprogramowane niczym zegarki do tego, by bronić każdego kawałka świątyni Sigmara. Tych niewielu, którzy uszli z życiem spotkania z automatronami, opowiada o skomplikowanych labiryntach, które mieszczą się wewnątrz Kalumnexis. Do dzisiaj nikomu nie udało się wedrzeć do wnętrza tych świętych miejsc. Oprócz legend o zawartości i lokalizacji tych słynnych krypt, ludzie i inni mieszkańcy krain opowiadali sobie również straszniejsze historie. Jedna z najbardziej przerażających tyczy się Krainy Śmierci i jej nowych mieszkańców. Ale o tym porozmawiamy sobie następnym razem.